Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kruchy placek z rabarbarem. To wprawdzie nie jest sezon na rabarbar, ale ja mam taki zamrożony rabarbar w zamrażarce i pokażę, jak wspaniale można go wykorzystać do tego pysznego placka. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę zacznę przyrządzać placuszek z rabarbarem. Zapraszam. Do miski wsypuję 2 szklanki mąki, pół szklanki cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia i dodaję jeszcze odrobinę otrąb. Jakieś 2-3 płaskie łyżeczki zwykłych otrąb pszennych, może takie 2 solidne. Mieszam dokładnie. Chwilę na bok i przygotuję margarynę. Jakieś 100 g, czyli niecałe pół kostki margaryny. Kroję w kostkę i dodaję do mąki. Zagniatam. I kiedy margaryna już tak mniej więcej połączy mi się z mąką, dodaję jajka. 2 całe jajka. Taka solidna łyżka stołowa jogurtu naturalnego. Jeśli nie mamy jogurtu, to może być kwaśna śmietana na przykład. I ja dodaję jeszcze trochę aromatu śmietankowego. Mieszam, a następnie będę zagniatać. Takie zagniatanie to niedługo, naprawdę 2-3 minutki. Zdejmuję przyklejone do dłoni ciasto i również wgniatam do ciasta w misce. Gotowe. I teraz formuję jakąś ładną kulę bądź wałek i wkładam na co najmniej pół godziny do lodówki. A ja póki mam jeszcze ręce brudne od ciasta i miskę również brudną od ciasta, żeby nie brudzić drugiego naczynia, szybko przygotowuję kruszonkę. Do miski wsypuję taką solidną szklankę mąki. Nie wiem, to jest może jakieś 150 g mąki. Pół szklanki cukru. 3 łyżeczki cukru waniliowego. I teraz czas na tłuszcz. W małym garnuszku bądź w miseczce, która powędruje do mikrofali, roztopię pół z tej części margaryny, która pozostała mi w opakowaniu. Roztapiam tak, żeby było ciepłe i płynne. Margaryna się roztapia. Ja dodaję jeszcze 3 solidne łyżki płatków owsianych. Mieszam. Dolewam rozpuszczony tłuszcz i dokładnie mieszam. Odstawiam na bok do czasu, gdy kruszonka będzie potrzebna. Tego ciasta najlepiej oczywiście nadaje się rabarbar świeży, ale ponieważ nie jest to sezon na rabarbar, a ja miałam akurat zamrożony, to jakoś sobie poradzę. Po rozmrożeniu wygląda w ten sposób. Zlewam teraz ten sok, nie będzie mi on już potrzebny. Następnie rabarbar pokroję w takie jakieś, nie wiem, centymetrowe kawałki. Przygotowany rabarbar wykładam teraz na sitko bądź cedzak i zostawiam na chwilę, żeby odciekł z soku. Niewielką blachę do pieczenia, to może być również taka zwykła, klasyczna, okrągła tortownica. Smaruję cieniutko jakimś tłuszczem i teraz wysypuję cieniutką warstwą bułki tartej schłodzonym ciastem dno blaszki. Gotowe. Staram się, żeby ciasto było taką równą warstwą rozłożone na blasze. Teraz nakuję je widelcem. W
Wcześniej nagrzałam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Teraz wsuwam do niego blachę z ciastem i podpiekam, aż będzie takie lekko złociste. Piekę na drugiej półce od dołu. Rozgrzewam dużą, głęboką patelnię i przekładam na nią odsączony rabarbar. Tutaj jakieś 5-6 płaskich łyżek cukru. Chwilę trzymam na patelni na takim średnim ogniu, jakieś 3-4 minuty. Pod koniec zwiększam ogień na taki bardzo duży, żeby maksymalnie ten sok mi odparował, być może nawet trochę skarmelizował. I za chwilę będę przekładała rabarbar na cedzak, żeby odsączyć nadmiar wydzielającego się soku i lekko go przestudzić. Teraz czekam, aż rabarbar odcieknie. Trochę przestygnie. Jest pyszny. Czyli kiedy rabarbar będzie gotowy do dodania na placek, placek właściwie powinien się już upiec. Placek mi się już ładnie zezłocił, dlatego wyjmuję go teraz z piekarnika i zostawiam do lekkiego przestudzenia. W tym czasie przestygnie mi także rabarbar i ja pokażę, co dalej. Placek ten piekłam jakieś 15 minut, ale to naprawdę zależy od piekarnika, więc trzeba obserwować. Po 5 minutach mój placek już jest na tyle przestygnięty, że uznaję, że jest gotowy. Stawiam go na jakichś deseczkach, żeby nie przypalić blatu. I posmaruję go teraz cieniutko drzemem. Był jakiś taki niezbyt gęsty drzem, typu jakieś, nie wiem, rozrzedzone powidła albo drzem truskawkowy. Ja mam właśnie akurat drzem truskawkowy bodajże. I tak, nie wiem, 3-4 łyżki na taki placek wystarczy. Gotowe. I na taki drzemowy podkład wykładam teraz rabarbar. Pachnie pysznie i tak samo też smakuje. I teraz tak, można to posypać. Ja zazwyczaj to jeszcze posypuję jakąś łyżeczką kaszy mannej, ale ponieważ nie mam dzisiaj kaszy mannej, więc poratuję się bułką tartą. Tak cieniutko przypruszam, żeby wchłonęła ewentualnie jeszcze buzujące podczas pieczenia soki z rabarbaru. I na to wędruje kruszonka. Gotowe i ponownie wstawiam do piekarnika, tym razem na jakieś 30-40 minut, to również do obserwacji, na drugą półkę od dołu w temperaturę 180 stopni. Gotowe ciasto wyjmuję z piekarnika i przekładam na ruszt, żeby trochę przystygło. Na razie nie kroję, tylko zostawiam do ostygnięcia. Zostawiam na jakieś 15-20 minut. Cukrem, pudrem. A tak wygląda po podaniu. Jeszcze lekko cieplutki. Można właśnie podawać taki ciepły, na przykład z kulką lodów, albo poczekać, aż zupełnie wystygnie i podawać taki wystudzony. Naprawdę pyszny, bo niezwykle kruchy i soczyście rabarbarowy.